Cześć, witam was, jestem Błażej, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pieniądzach. I głupio to brzmi, bo podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jak jest taka suma, to aż trudno przejść obok tego obojętnie, bo wyobraźcie sobie dolara, albo nawet tego nie róbcie, nie wyobrażajcie sobie, pokażę wam dolara. Jeden taki dolar w George Washington, na nim jest. I dodajcie do niego 9 zer, to wyjdzie wam ile już Fortnite zarobił z samych mikropłatności. A to jest dopiero początek, więc zaczynajmy odcinek. 1,9 to oczywiście $1 miliard i właśnie tyle Fortnite już zarobił, a to jest dopiero początek góry lodowej, która ciągle będzie szła do przodu, bo tak jak możecie zauważyć na tym wykresie, i uwaga, to jest dopiero maj, jakby ostatni miesiąc na tym wykresie to jest maj. W tym maju zarobili mniej więcej $300 milionów i wyobraźcie sobie, że tak naprawdę $1 miliard będzie przychodził do nich tak mniej więcej co 3 miesiące. Jeżeli oczywiście ten szczyt tego wykresu nie osiągnie albo nie będzie spadał, to co 3 miesiące będzie wypłata $1 miliarda, co naprawdę pomaga i daje takiego kopa, że mogą się naprawdę nieźle rozwijać. Te pieniądze mogą wydawać na lepszych programistów, więcej pracowników, więcej biur na całym świecie oraz biura reklamowe oraz współpracę z youtuberami, bo pamiętam jeszcze, przecież była ta aferka w Polsce, że jak to Fortnite płaci streamerom i youtuberom za to, że grają w Fortnite'a. Jeszcze wtedy jak naprawdę chyba był drugi, trzeci sezon i wszyscy się tak wtedy burzyli, że jak to możliwe? I to jest jeden z niewielu producentów, który tak faktycznie robił. I nie mówię tu o shitowych grach, których jest pełno na YouTubie, bo dużo płacą, ale mówię o topowych producentach faktycznie gier, bo nawet samo podejście do youtuberów, że może nawet nie chodzi mi o pieniądze, ale o to, że wysyłają jakieś fajne koszulki. Freeze ostatnio dostał koszulkę, dostał Xboxa takiego fajnego Fortnite'owego, co moim zdaniem fajnie pokazuje, jak Epic Games podchodzi do youtuberów i traktuje ich nie jak wrogów, tylko faktycznie jako przyjaciół, którzy mogą sobie nawzajem pomóc i to jest fajne. Niedawno temu też pojawiły się pogłoski o tym, że w Fortnite mają zagościć prezenty, czyli tak naprawdę jedna bogata osoba, powiedzmy jakiś ten bogaty znajomy, tak go nazwijmy, on będzie kupował tak naprawdę 4 te same skiny jednego dnia, żeby też kupić swoim znajomym, a przy okazji on też sobie pogra, no bo w sumie to ma tyle tych fałdolców, że dla niego to nie szkoda. No a wiecie, kto na tym zarabia? Oczywiście Epic Games i to byłby dobry pomysł na pewno dla nich. Też dla youtuberów to byłoby dobre, bo jeżeli ktoś chce zrobić konkurs, to na pewno byłoby mu łatwiej kupić jakiegoś skina, albo battle passa, albo cokolwiek. No to by ułatwiło na pewno youtuberom, którzy robią konkursy. No więc te prezenty to jest kolejny dobry pomysł, przynajmniej dla nich, żeby się jeszcze bardziej wzbogacić. A tych pomysłów jest zdecydowanie więcej. Nie będę tutaj mówił o wszystkich, ale tak mega hipotetycznie, bo każdy dobrze wie, Fortnite jest grą free to play, oprócz ratowania świata, który też kosztuje i w sumie sam za niego zapłaciłem, co jest ciekawe, to jest taka ciekawostka, już o niej kiedyś wspomniałem, no ale jeżeli gra kosztowałaby nawet powiedzmy $20, co w przeliczeniu na polskie to jest 70 zł, powiedzmy coś podobnie jak PUBG, to wiecie ile oni by jeszcze mieli, to byłyby dodatkowe mniej więcej 3 miliardy czy tam 2 miliardy, zależy od tego ile jest w tym momencie graczy zarejestrowanych. Są różne badania, kiedyś było 40 milionów graczy, tak z 2-3 miesiące temu już 125 milionów, więc teraz pewnie jest około 140-150 milionów, co jest niesamowitą liczbą, bo ta gra, a mówię tutaj o Fortnite Battle Royale, ma dopiero rok czasu, taka liczba osób, takie pieniądze, no wszystko to się po prostu w głowie nie mieści, no ale taki sukces tylko ta gra mogła osiągnąć. Tak naprawdę Minecraft, CSGO, Fortnite, wszystkie te gry łączy jedno. Są one po prostu mega dobre. I teraz na samym końcu mam jeszcze dla was taką zagadkę. Jeżeli byśmy połączyli Minecrafta i CSGO, to jaka gra by wyszła? Ja wam nic nie podpowiadam, jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to dajcie znać w komentarzu. Ja mam tylko jedno skojarzenie, może macie więcej? W każdym razie to już było wszystko, mam nadzieję, że film się podobał, jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę. No i do usłyszenia jutro, na razie, cześć!